są piłkarze Borussii Dortmund, a tak świętują ich kibice, których tu na Allianz Arena w Monachium przyjechało z 10 tysięcy. Tak się cieszą z wygranej z Bayernem Monachium na ich stadionie 3-1. Deutsche Meister śpiewali piłkarze. Przepraszam, kibice Borussii Dortmund. I chyba rzeczywiście można już piłkarzom Borussii gratulować tytułu. Trzech Polaków kończyło ten mecz. W 73 minucie wszedł na boisko Kuba Błaszczykowski. Od początku grali Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek. Ten ostatni chyba najlepszy z nich wszystkich. Chyba można Borussii gratulować tytułu mistrza Niemiec. Co prawda do końca jeszcze aż 10 kolejek. Jeżeli się wygrywa na Allianz Arena w Monachium, tak pewnie kontrolując przez cały mecz to spotkanie. A dajmy pośpiewać piłkarzom, kibicom Borussii. Niesamowite, że przecież dopiero co widzieliśmy tak genialny Bayern w meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan, ale być może właśnie zbyt wiele sił kosztował ten mecz Bawarczyków na stadionie Giuseppe Meazza z obrońcami trofeum, ze zwycięstwami Ligi Mistrzów. Borussia już w pucharach nie gra i może spokojnie skupić się na walce o Mistrzostwo Niemiec. Bayern z tej walki ostatecznie chyba odpadł. 16 punktów straty do Borussii. Borussia ma w tym momencie 13 punktów przewagi nad Bayernem Leverkusen, który ma jeden mecz jeszcze do rozegrania. Ale naprawdę, tak doskonale poukładana drużyna. Nie widzę możliwości, żeby mogła roztrwonić taką przewagę. Tu każdy wie, co ma robić na boisku. Ja się zastanawiam, czy bardziej Bayern ten mecz przegrał, czy Borussia go wygrała, bo gorzej spisywał się w bramce Bawarczyków tak chwalony przeze mnie Thomas Kraft. Bastian Schweinsteiger był cieniem lidera tego z mundialu. Arjen Robben bezradny. Kiedy tylko był przy piłce, udwajali, a nawet potrajali piłkarze Borussii Dortmund. Łukasz Piszczek sam pojedynczo toczył boje z Frankiem Ribery, który też nie był w stanie niczego pokazać, podobnie jak Thomas Müller czy Mario Gomez. Mario Gomez w tym sezonie strzelił już 28 goli, ale w tym meczu był bezradny jak wszyscy jego koledzy, a przecież ten pan, którego tu widzimy w zielonej bluzie, to jest rezerwowy bramkarz Borussii, który przed takim meczem dowiedział się, że gra Roman Weidenfeller kontuzjowany i on w jego miejsce, 22-latek, nie miał za dużo do roboty, ale parę razy uratował ewidentnie drużynę. Więc chyba jesteśmy coraz bliżej pierwszych w historii Bundesligi tytułów mistrza Niemiec dla Polaków, dla trzech Polaków. Najbardziej zagorzali kibice Bayernu zostali tutaj jeszcze. Stadion szybko opustoszał. No nie są przyzwyczajeni kibice na Allianz Arena, żeby oglądać swoich kibiców tak bezradnych jak dzisiaj. Prezes Borussii, prezes Bayern Monachium Uli Hoeneß jeszcze w poprzedniej rundzie gratulował Borussii Dortmund tytułu, no ale wszyscy ciągle jeszcze patrzyli na to z niedowierzaniem, ale właśnie takim meczem jak ten Borussia udowodniła, że to jest drużyna skrojona na mistrza, że jest w stanie dokonać niesamowitego i przejść do legendy. Przed nami jeszcze 10 kolejek, ale jak mówię, ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś im to mistrzostwo mógł jeszcze odebrać.
pozdrawiam wszystkich serdecznie ze smutnej już w tym momencie Allianz Arena.